I pamiętam, tego nie ma w odcinku, a że ja siedzę i ja mówię, że ja już nie chcę szukać. Żeby mnie wyrzucili z programu, ja zapłacę kartą, złamię regulamin programu, niech mnie wyrzucą. A Piotr, to ja pójdę poszukać. I on idzie szukać mieszkania. I ja wtedy, najgorzej, mówię, Piotrunio, według regulaminu programu nie możesz mnie zostawić na więcej niż 10 metrów. Jeżeli odejdziesz za daleko, to złamiesz regulamin, a ja się nie ruszam. Ale jak już szaleć? To zapytajmy o najlepszy hotel w mieście. Kurde, ja jestem za tym, żeby iść do najlepszego hotelu, to, to nie musisz mnie przekonywać. Ja dzisiaj staję na rzęsach, żeby ci to załatwić. Nie musisz mnie przekonywać. Zobacz, ja już byłam 6 kilo chudsza, Łukasz 9. Byliśmy takie dwa szkielety chodzące. A ja nic. Grubsza byłam. Jak to zrobiłaś? Ja nie wiem. Żarłam po nocy. Ale co? Właśnie nie wiem. Z doświadczenia życiowego wiem. Nie wolno ciągnąć kota za ogon, bo mu się urwie. Co to jest za doświadczenie? Ciągnąć kota za ogon, bo mu się urwie? Co to jest za powiedzenie? Ej, z doświadczenia jakiego? Wiem, że nie życiowego! Wolno... Ciągnąć kota za ogon, bo mu się urwie. Życiowego doświadczenia. Teraz mam k***a dosyć. Nie. Dosyć mam k***a łażenia za jakimiś obcymi ludźmi i proszeniami, no. Nikt tego nie widzi, słuchajcie, że my tak, nie mieliśmy nic do jedzenia, potem spaliśmy w jakimś gównianym miejscu, gdzie nie mogliśmy nawet spać, no bo jak mogliśmy spać w recepcji, słuchajcie, jak ludzie nam nad głową chodzili. I na następny dzień znowu był wyścig i znowu trzeba było gdzieś tam pędzić. Ale to jest też ciekawe, jakie zróżnicowane są te Indie, że właściwie każda ich część, zupełnie inni ludzie. 300 kilometrów, mam wrażenie, że byliśmy w zupełnie innym miejscu. Ale to jest tak jak w Polsce. Jak idę w Warszawie i stukam do drzwi, otwiera Staszek i mówię, Staszek, bo nie mam gdzie spać. A on mówi, dobra, spoko, tam ma przedpokój. I w Zakopanem na Kropówkach pukam, Staszek, 150.